Siema, witam was ten poniedziałek. Już dzisiaj poznamy nominowanych do drużyny roku, a od jutra będziecie mogli głosować na najlepszą jedenastkę Team of the Year. Nietypowa rozbudowa 80+ w SBC, możecie wykonać ją 100 razy, a za każde 20 wykonań dostajecie w nagrodę paczkę. Rozegrałem całą ligę weekendową, wbijając 11 zwycięstw, zobaczycie jak mi oddało z nagród. Oraz rzucimy okiem na Food Centuriony. Jak chcesz być na bieżąco z FIFA Ultimate Team codziennie o 7 rano, będziesz miał tutaj materiał, tak więc zostaw subskrypcję, jeśli jej nie masz, zostaw lajka. Po raz kolejny wszystko zgodnie z przeciekami. Głosowanie na Team of the Year rusza jutro, natomiast dzisiaj pewnie koło godziny 19 dostaniemy 100 nominowanych do najlepszej drużyny roku. No i tak Szeryf mówił, 10 prawdopodobnie będzie głosowanie tak samo i jej teraz potwierdziło nam, że właśnie 10 jutro będziecie mogli oddać swoje głosy i pomóc jej, bo to jest bardzo ważne, w wyborze drużyny roku. Sytuacja wygląda tak, 20 prawdopodobnie Team of the Year wystartuje, natomiast to co dostaliśmy od jej, to jest taki trailer, który mniej więcej tutaj pokazuje, że będziemy mogli sobie zagłosować. Poza tym nie mamy żadnych innych konkretnych informacji, ma być 100 kart nominowanych i będziecie głosować jak zawsze z tego co tutaj wynika formacjami, a co za tym idzie po prostu, myślę, że ta koncepcja Team of the Year z podziałem na poszczególne formacje w tym roku również się nie zmieni. Żeby tak szybko zobrazować wam na czym to polega, po pierwsze dostaniemy dużo nazwisk napastników, spośród których będziecie pewnie wybierać 3 jeśli chodzi o drużynę roku, po drugie dostaniecie tak samo pomocników, tak samo obrońców i tak samo bramkarzy. No i sytuacja wygląda tak, oddajcie swoje głosy, głosowanie będzie się pewnie kilka dni kończyło przed 20 stycznia, czyli może koło 17 i jej następnie będzie podliczać te głosy, no i opublikuje nam całą jedenastkę roku. Rok temu jeśli chodzi o jedenastkę roku, czy było jakieś zaskoczenia? Raczej może nie było, jeśli chodzi na przykład o atak, bo tak się spodziewaliśmy i Lewandowski dostał kartę Team of the Year, natomiast karta 12. 12 karta to był Cristiano Ronaldo i tutaj pisało, że znalazł się tuż poza jedenastką najlepszych, ale dzięki waszym głosom Cristiano Ronaldo został 12 zawodnikiem Team of the Year. Oprócz kart typowo Team of the Year dostaliśmy również kart wyróżnień, po prostu karty takie wyróżnień dla poszczególnych zawodników i te karty były również wtedy dostępne w paczkach równolegle z kartami TOTY. Natomiast przejdźmy do aktualnego eventu, do Food Centurionów i tak naprawdę rozbudowy, która wyszła wczoraj o godzinie 19. Rozbudowa 80+, najważniejsze informacje, powtarzalna 100 razy. Chyba nie pamiętam, kiedy widziałem takie ograniczenie 100 razy powtarzalne SBC. Natomiast coś takiego wprowadzili i ta liczba 100 jest ściśle zależna do zadań. Po prostu, jeśli zrobicie 100 razy, dostaniecie nagrody, które zaraz wam pokażę. 90 dni na zrobienie tego, więc można już takie SBC podczas Team of the Year, dzięki któremu będziecie mogli też zdobyć jakieś paczki, jeśli to odłożycie w czasie. Najważniejszy temat, jakość minimum srebrny, przy zwykłych rozbudowach zwykle po prostu zawsze chcieli karty złote, tutaj macie srebrne, okazało się tak, że jak ktoś widzi minimum srebrny, to kupuje od razu kartę srebrną i karty srebrne są drożej niż karty złote, no ale taka jest logika graczy FIFA. 8 zawodników do przepalenia i tak jak mówię, 100 razy możecie zrobić, natomiast zobaczcie co jest w zadaniach. W punktach przełomowych macie całą grupę, rozbudowa centurionu, wyzwanie budowania składu, gdzie za całą grupę dostajecie złotą paczkę piłkarzy premium. Natomiast za 20 ukończonych takich wyzwań macie paczkę dwóch piłkarzy 83+, za 40 paczkę rzadkiego złotego piłkarza 84+, jak ukończycie 60 razy 11 piłkarzy 81+, jak ukończycie 80 razy duża paczka rzadkich piłkarzy, no i na koniec za 100 ukończonych tych paczek dostajecie paczkę Ultimate, czyli paczkę za 125 tysięcy. Czy opłaca się to robić? No słuchajcie, ocencie sami, natomiast na pewno są tanie wyzwania, na pewno po części wam się też zwrócą te karty, a podczas Team of the Year to myślę, że będzie po części taki must have, żeby sobie posiedzieć, porobić i dać szansę na ewentualnie jakąś kartę drużyny roku. Dalszy content nie zaskoczył, dynamiczny duet, no i tutaj możecie wykonać Lukinasa, którego możecie kojarzyć również z Legii Warszawa, jak i Carlosa Cornela. Jeśli chodzi o te wyzwania, to nie będę tutaj oceniał, są po prostu bardzo, a to bardzo tanie, bo skład 83 oraz skład 83, no ale czy komuś to jest potrzebne, to musicie ocenić sobie już tutaj sami. Lecąc dalej, czy coś wczoraj wyszło? Nie, po prostu nie było więcej contentu, nie było nic więcej ciekawego, oprócz tej rozbudowy 80+. Natomiast powiem wam, że jeśli chodzi o SBC, ja zająłem się czymś ciekawym. Zdecydowałem się, że z powodu tego, iż mam tak dużo kart niewymiennych, tak dużo tego wszystkiego trafiam, no to zrobię tego Jorginho. Za sobą mamy skład 89, skład 88, został mi skład 87, 86, 86, więc mam nadzieję, że z kart niewymiennych zrobię wielką jego część, a słyszałem od was, że naprawdę fajnie ta karta oddaje. Natomiast a propos kart niewymiennych, a propos jakichś kart z paczek, zobaczcie moje wczorajsze nagrody za ligę weekendową. Nagrody za 11 winów finał ranka 5 mogą oddać jeden z dwóch piłkarzy 8-4 razy 2, 5 pików z Food Champions, które raczej nic tutaj nie zmienią, więc zacznijmy sobie od piłkarzy mistrzostw Food, jeden z 5. Pierwszy. Ok, 8-4 Lafont. O! 86 karta i oddało Douglas Lewis. Na was 8-8. Co jest? Pau Torres 8-6.
Ej, naprawdę świetnie. Paczki za 50 tysięcy monet. Czy będzie coś w środku? Jest złoty walkout po raz kolejny. I to jest karta wymienna. I to jest Hiszpania SPD. Rodri. 87. Super. Naprawdę fajnie. Jeszcze IFO mam. Zarąbiliście. Bardzo dobra paka. 125 tysięcy. Musi oddać. Złoty walkout po raz kolejny. Hiszpania. SPD. Rodri. Okej. O, i Lukaku. I Lukaku. Przejdźmy teraz do mojej listy transferowej. Nadal się trochę, tak można powiedzieć, bawię z tym Amavi. Będę musiał go sprzedać, zapomnieć tak dalej. Moja lista transferowa to informy. Informy głównie 8-3, ale mam też byle jakie informy, bo po prostu przez najbliższe dni prawdopodobnie nie będę flipował, nie będę próbował handlować na tym rynku. Nie wiem, czy rynek będzie spadał, ale tak jak wczoraj rozmawialiśmy, z racji, że idzie drużyna Team of the Year, to pewnie będzie narastać panika. Pewnie coraz więcej osób będzie nagłaśniać, że warto wyjść ze składu, że ostatnią ligę weekendową przed drużyną roku warto zagrać niewymiennymi i w ten sposób z tym wszystkim postępować. Zobacz sobie, 9700, szybka sprzedać 9600, a nuż wyjdzie jakiś party back, jak wchodził rok temu z informami i ewentualnie uda się tą kasę pomnożyć. Po prostu ify leżą bardzo, a to bardzo tanio i to jest taka moja droga, w którą poszedłem. Równo na liście transferowej, jak na licytacjach, te informy zajmują trochę miejsca, ale po prostu ostatecznie jakoś bardzo nie przeszkadzają, a w każdym momencie mogę zebrać tą kartę i squicksellować. Informy jednak również są w przeróżnych cenach i są sensowniejsze, jeśli macie na przykład jakiś tam budżet większy czy mniejszy i chcecie w nie wejść, bo na dobrą sprawę możecie bardzo tanio nabrać informów typu 83, które już mają tą ocenę ogólną wyższą. Jak będzie z rynkiem, czy rynek będzie spadał i tak dalej, powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie widzę na razie jakiejś olbrzymiej tendencji spadkowej. Latając tak po tych kartach, mogę wam powiedzieć, że na przykład Varane jest kartą, która trochę straciła, Amavi też zaczyna tracić, Traore raczej stoi w miejscu i nareszcie kart nie widać jeszcze takiej paniki i wielkich spadków, chociaż nie wiem, czy ten Pepe się źle tutaj odczytał. Nie źle się odczytał, po prostu taką cenę ma w chwili obecnej. Natomiast nie widać takich mocnych podcinek na tych kartach. Z ciekawości zerknąłbym nawet z wami na szybko, jak wygląda na przykład karty w Finomce, jak wyglądają. Kamavinga bardzo wysoko stoi, więc nie ma jeszcze momentu, żeby te karty były tak typowo podcinane. Zobaczymy, jak będzie na przestrzeni kolejnych dni. Fut Centuriony, o których też tu wypada porozmawiać, ja odpuszczam sobie w nie te inwestycje. Po prostu nie będę ich prawdopodobnie brał, chyba że w czwartek, piątek coś się zmieni, to wtedy też ewentualnie wam dają znać, czy będę wchodził. Winter White Card numer 2 nie oddały, no to może Centuriony oddadzą, jak trochę osób tak jak ja będzie chciało odpuścić. Natomiast nie chcę się przed drużyną roku zajmować kartami specjalnymi, na których jest jakieś ryzyko, nie chcę się zbytnio tego kontrolować. Zebrałem ify, czekam z ifami, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Dodatkowo karty segmentowe, powiem wam tak, 83 mogą być notorycznie wypalane, jak macie bardzo mały budżet, ponieważ te rozbudowy, te całe rozgrzewki, bo kiedy nawet wejdziecie tutaj, gdzie wam pokazałem tą całą drużynę roku, to możecie zauważyć, że poza tym była ta rozgrzewkowa seria i ta właśnie rozgrzewkowa seria jest czymś, co może tu ewentualnie wam to podnosić, te 83, jak macie naprawdę mały budżet, po 900 monet zebrać, bo one mają tendencję spadkową, poczekać kilka dni, może odda. 84, jak spadną do 3000 monet, to raczej, patrząc w perspektywie dzisiaj, poniedziałku, wtorku, środy, czwartku i tak dalej, to też jest perspektywiczne, tylko te karty są w chwili obecnej trochę wyżej, jeśli chodzi o inne segmenty, też one są dość wysoko, dlatego dla mnie osobiście te informy są najlepszym wyjściem. Jeśli macie wielki budżet, poczekacie i zobaczycie, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Jeśli jej uzna, że będzie dawało przeróżne rozbudowy, nawet to odświeżające się, ale wymagające informa, jednego, dwóch informów, to dwa takie odświeżenia i wiele informów wyparuje, można powiedzieć, z rynku. Przez to, że była przerwa podczas Mistrzostw Świata, to również tych ifów dużo nie będzie i istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie rosło. Ten temat jednak przewija się u wszystkich. Myślę, że większość inwestorów to widzi, większość osób myśli logicznie i również tak do tego podchodzi. Dlatego nawet biorę te informy, gdzie na Quicksellu tracę 30-40 monet, uwaga, na karcie. No i ewentualnie szybko je wyrzucę, zapomnę i będę dalej działał za kilka dni. W sumie to nic więcej się w FIFA ciekawego nie działo, więc widzimy się o 18 na streamie i jutro tutaj o 7 na materiał. Ale siema.